Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio na live'ie jeden z widzów, widz o niku Fiszu, w zasadzie pisało się to inaczej, ale ja to czytam Fiszu, bo wydaje mi się, że tak to powinno się czytać, zaproponował mi, żebym nagrał film na temat Burst Mode'a w Dokkanie i w sumie przypomniałem sobie, że ja już nagrałem film na temat Burst Mode'a, na temat pierwszego Burst Mode'a, który był na globalnej wersji gry. Jeśli chodzi o tego Burst Mode'a, jeśli chodzi o drugą edycję trybu rozerwania, jeśli mogę to tak przetłumaczyć swobodnie, to jest on obecnie w Dokkan evencie Bojacka, czego do końca fanem nie jestem. Uważam, że te Burst Mode'y powinny być w eventach, które kosztują mniej staminy, bo często się powtarza, jeśli na przykład się na początku doda się za dużo utrudnień, to potem się troszeczkę zmniejsza i tak wiecie, za każdym razem żre się stamina, a w tym przypadku event kosztuje aż 25 staminy, więc uważam, że w przypadku tego Bojacka, okej, rozumiem, że Bojack będzie miał Eza w tej celebracji, mówię o legendarnym Bojacku i fajnie by było właśnie, gdyby zrobić to w jego Dokkan evencie, mówię o tym Bojacku, ten Bojack, a w zasadzie gang Bojacka będzie miał Eza, dla osób, które nie wiedzą, czym jest Eza, jest to po prostu odświeżenie karty Extreme Z Awakening, czyli tę kartę będzie można jeszcze dodatkowo awakenować, bo póki co jest ona już, powiedzmy, wymaksowana na maksa, że tak powiem. No ale dzisiaj właśnie będziemy się tym Burst Mode'em zajmować, ze względu na to, że dużo osób podejrzewam, że ma z nim problemy. Jeśli chodzi o misje związane z tym Burst Mode'em, to ja już sobie zrobiłem wszystko, co się dało zrobić i szczerze mówiąc, ten Burst Mode, mimo tego, że jest w trudniejszym evencie, bo jest w Dokkan evencie, tamten był w Story evencie, który kosztował mniej staminy, jest według mnie łatwiejszy. A może to po prostu kwestia tego, że już jesteśmy wszyscy tacy doświadczeni. Jeśli chodzi o maksymalną ilość punktów, jaką trzeba było mieć, żeby zrobić wszystkie misje, to bodajże to było 6000, zaraz zobaczę, 5000 albo wyżej, Connected Hope, 6000, tak. Ostateczna misja była, żeby zdobyć 6000 punktów w jednym podejściu, jeśli nie wiecie, czym jest Burst Mode, albo do tej pory się nie interesowaliście. Generalnie jest to tryb, który bierze już jakiś istniejący stage w grze, no chociażby tutaj mamy Dokkan Event do Bardocka, w którym normalnie się zdobywa medale do tego, żeby awakenować Bardock, chodzi o Bojacka, Bardock jest teraz w Samonie i w sumie wiecie co? Jak już powiedziałem, Bardock, myślę, że Bardock próbuje mi teraz dać jakiś sygnał. 5 Samonów! 5 DS-ów! Czy to będzie ten moment? Raczej to nie będzie ten moment, ale stwierdziłem, że może. Może to będzie ten moment, może to będzie single Samon życia, tak jak kiedyś udało mi się trafić legendarkę Vegety, Giant Ape w jednym... Okay, to nie jest ten moment, nieważne, nie było tego, to się wytnie. Proszę założyć z powrotem staniki, nie będzie trzeba ich rzucać na scenę. Także jeśli chodzi o Bojacka, a w zasadzie o Burst Mode, który jest w Dokkan evencie Bojacka, to wygląda to tak, że w momencie, w którym wchodzimy do tego eventu i normalnie byśmy wybierali drużynkę, to najpierw wybieramy warunki. Warunki polegające na tym, że utrudniamy sobie przejście tego eventu i za każde utrudnienie jest określona liczba punktów. Na przykład tutaj widzimy na pierwszej tabelce, że możemy zdobyć 1000 punktów, jeśli będziemy grali postaciami tylko z kategorii Connected Hope. 500 punktów jest za to, jeśli będziemy grali postaciami z kategorii Space Traveling Warriors. Najpierw może wam pokażę, jaką drużyną zrobiłem to wcześniej. To jest moja drużyna, którą zrobiłem to wcześniej. AGL Connected Hope, czyli wziąłem same niebieskie karty, wziąłem postacie z kategorii Connected Hope, ze względu na to, że Pai Guhan jest jej liderem. Poza tym, w walce nie ma czegoś takiego, że jest jakiś wielki boss o zielonym kolorze. Nie ma Bojacka, który jest tech na przykład, żeby po prostu kontrował kolorem całą tę drużynę, więc wybrałem sobie niebieską drużynę. W sumie zrobiłem to dwa razy, raz na początku, drugi raz poprawiłem właśnie tym, co wam teraz pokazuję, także może w sumie wam pokażę z duplikatami, żebyście wiedzieli, na czym stałem. Pai Guhan na 100%, ten Goku legendarny, który w sumie jeszcze nie ma Eza, bo będzie miał dopiero na japońskiej wersji za pół roku, na dwóch duplikatach, Majin Vegeta na trzech duplikatach, moja ulubiona karta, jakbyście się kiedyś zastanawiali. Te dwa wariatki na trzech duplikatach, w sumie ten Vegeta, zastanawiałem się, czy wziąć tego Vegetę, bo on jest... No nie jest najgorszą kartą, jest dość starą kartą, mam go na 100%. I jeszcze wziąłem tutaj Mai, która jest na pierwszym poziomie super ataku, więc nie mogłem jej odblokować całego drzewka do końca, ale ma 71%. Myślałem, czy nie zrobić tak, wyrzucam tego Vegetę i wyrzucam Mai i wrzucam Piccolo i Naila. Głównie ze względu na pasywkę Naila, ze względu na to, że w pasywce Nail ma coś takiego, że jeśli w drużynie, niekoniecznie w tej samej rotacji, w drużynie jest postać, która nazywa się Piccolo, to Nail dostaje dodatkową redukcję damage'a, co wydaje mi się, że w tym przypadku byłoby bardzo potrzebne, ze względu na to, że w tej drużynie są już karty, które biją damage, więc Nail byłby po prostu defensywną kartą. Ale ten Piccolo trochę mi się nie podoba, bałem się, że może się po prostu z nim nie udać, ale tak czy siak, nie chcę robić tego tym składem, którym już to robiłem wcześniej, ponieważ będzie to nudne. Pomyślałem sobie, że zrobimy to składem, zrobimy sobie w sumie dwa podejścia. Najpierw pierwsze, które sobie zrobię specjalnie dla siebie, a potem zrobię takie właśnie, żeby przebić 6000 punktów i będziecie mogli
mogli, powiedzmy, skopiować moją drużynę, albo przynajmniej w miarę możliwości ją skopiować. Tak, w sumie chciałem zrobić drużynkę zieloną, Connected Hope, i to też pozwoli mi przekroczyć 6000 punktów. Dlaczego wybrałem zieloną? Ze względu na to, że jeśli macie tę kartę, to tak naprawdę macie też lidera. Nie musicie sobie tam kombinować, że na przykład wybieracie lidera, który przewodniczy tylko zielonemu kolorowi. Te karty, które przewodniczą tylko jednemu kolorowi kart, czyli po prostu boostowałoby zielone karty, mają troszeczkę słabsze statystyki, w sensie ta liderka na przykład boostuje o 120%, a tutaj widzicie, że mamy 170% do kategorii Connected Hope. Także jeśli macie tę kartę i kilka innych fajnych, które moglibyście wrzucić do tej drużyny, chociażby tego Goku, który kiedyś był dość zapomnianą kartą, ale jakiś czas temu dostała EZA, także tę kartę na 79% na pewno sobie wrzucę. Tak jak mówię, tutaj też 79% w przypadku tego Gogety. Piccolo, Mandarin Colo, Pomarańcz Colo, to jest moja ulubiona karta po prostu, jeśli chodzi o ten skład, ponieważ to jest absolutny czad. Zobaczcie tego gościa. Widzicie tę szczękę? Widzicie tę klatę? To, jest tak duży, że nie mógł się zmieścić nawet na całym obrazku. Mam go z duplikatem, oczywiście to na streamie było. Myślę, czy wrzucać tego gościa, ponieważ jest on dość przestarzały. Raczej nie będę wrzucał tego gościa, ponieważ on na Japonii ma EZA, czyli jest odświeżoną kartą, jest wzmocnioną kartą, ale póki co na globalnej wersji jest jeszcze słaby. Także wydaje mi się, że wrzucę tego Majin Vegetę. Myślałem też nad tym Piccolo, choć on jest dosyć dużym rozczarowaniem, więc chyba wezmę po prostu tego Gotenksa, który ostatnio dostał Dokkan Awakening. To jest karta z Mistrzostw Świata, także ona ma troszeczkę niższe statystyki, ale mam go w sumie na trzech duplikatach i jest dość ciekawą kartą. Ona zmienia w sumie niebieskie orby na zielone, więc to też się może przydać. Spróbujemy sobie po prostu to zrobić w ten sposób. Także wrzucam te karty, o których mówiłem. W sumie faktycznie będę musiał wrzucić jeszcze jedną z tych trzech, o których powiedziałem wcześniej, że mi się nie podobają. A jakbym wrzucił tego Roshiego? Spróbujemy sobie zrobić w takim razie z tym Gotenksem, ze względu na to, że ten Gotenks ma w pasywce boostowanie kategorii Youth i boostowanie kategorii Fusion, więc mimo tego, że ten Super Saiyan 3 Gotenks może nie jest jakiś najlepszy, to będzie przynajmniej boostowany przez tego Gotenksa w bazowej formie i myślę, że możemy sobie spróbować, albo przynajmniej póki co zostawić sobie taką drużynkę i przejść jeszcze do innych dodatkowych warunków. Jak widzicie, najwięcej punktów jest zagranie fioletowymi i czerwonymi kartami, aczkolwiek tak naprawdę nie musicie tego robić, jeśli przekroczycie już te 6000 punktów, bo no mówię, misje każą tylko przekroczyć 6000 punktów. Oczywiście, to wygląda tak, że im więcej punktów zdobędziecie, tym więcej tych burst coinów dostaniecie. Jeśli na przykład mój najwyższy wynik, to jak do tej pory jest 6070 punktów, to jak się ten burst mode skończy za kilka dni, powiedzmy ten event, to wydarzenie się skończy za kilka dni, to dokładnie tyle monet dostanę. I te monety można wymienić na muzykę. Jeśli wam nie zależy na muzyce, to po prostu zróbcie misję do końca, tak jak ja na przykład. Kto wie, może sobie później w wolnym czasie spróbuję zrobić więcej niż te 6070, ale póki co pokazuję wam to, w jaki sposób można zrobić te 6000 przynajmniej. Chociaż nie wiem, czy tą drużynką mi się uda, bo pierwszy raz będę nią dopiero grał, ale idźmy sobie dalej. Jak widzicie, no w ogóle się nie opłaca wybierać tych opcji, ze względu na to, że i tak jesteście ograniczeni do dwóch kolorów, a dostajecie znacznie, znacznie mniej punktów. 50 punktów tylko za to, że wybierzecie dwa kolory. Jak wybierzecie jeden kolor, to macie już przynajmniej 600 punktów. Także starajcie się zbudować drużynę z jednego koloru. W przypadku tego eventu najtrudniej chyba będzie zrobić to drużyną STR, ze względu na to, że ostatni etap w walce Bojackiem, albo przynajmniej jeden z późniejszych, jest AGL, czyli niebieski, czyli będziecie mieli, nie będziecie mieli przewagi typu, będziecie mieli niekorzyść typu. Idziemy sobie dalej, Team Cost. Tutaj tak naprawdę, jeśli się jakimś cudem zmieścicie w tych 400, to jest ok, ale jeśli macie w drużynie jakieś legendarki, no na przykład ja sobie zobaczę, jak to będzie wyglądać, jeśli dodam sobie przyjaciela, ale już widzę w sumie, że mi się nie uda dodać tego przyjaciela, ze względu na to, że legendarka ma koszt 77. Moja drużyna, możecie sobie tutaj sprawdzić, ma koszt 336, czyli tak naprawdę ledwo co przekroczyłem 400 punktów, ale to już sprawia, że nie jestem w stanie zaznaczyć tego warunku, więc muszę po prostu się cofnąć i zwiększyć sobie ten limit do 450 punktów, do 450 team kosztu, kosztu oczywiście drużyny. Generalnie w skrócie działa to tak, że im wyższa jakość karty, tym wyższy koszt karty. To normalnie na co dzień nie jest praktycznie w ogóle ważne, jak już chwilę pogracie, ale w tym evencie jest to ważne, bo dostajecie tutaj no 400 punktów, moglibyście dostać 600, ale ja sobie zaznaczam oczywiście 400. Tutaj praktycznie sobie możecie zaznaczyć darmowe punkty, ze względu na to, że możecie zaznaczyć, żeby przeciwnik redukował sobie damage, redukował sobie obrażenia,
od na przykład kart niebieskich, albo kart fioletowych, albo czerwonych, a wy gracie tylko w moim przypadku zielonymi, więc oczywiście nie zaznaczam tego zielonego, zaznaczam wszystko po kolei. To sobie zaznaczam ze względu na to, że jest za to dużo punktów, a to nie jest jakieś tam kompletnie niszczące grę, prawda? Te cztery warunki sprawiają, że przeciwnika atak jest podniesiony o 200%, jego defensywa jest podniesiona o 200%, nie można mu zapieczętować superataku, nie można mu obniżyć statystyki ataku i nie można mu obniżyć statystyki defensywy, no ale to jest tylko Dokkan Event, także za praktycznie 330, 300, 300 i 300 punktów, ponad 1200 punktów, 1230 punktów macie za samo zaznaczenie tych opcji, także według mnie jest to opłacalne, na pewno bardziej opłacalne niż zrobienie tego. Tu jest oczywiście w nawiasie challenge, ale to jest chyba dla osób, które po prostu chcą wygórować swój wynik ze względu na to, że w tym warunku za podniesienie przeciwnika ataku o 200% i defa o 200% dostajecie aż 330 punktów, a tutaj podniesienie ataku przeciwnika o 150% to jest 10 punktów tylko, więc to olejcie sobie tak naprawdę. Tutaj według mnie też się najbardziej opłaca zaznaczyć, jeśli nie celujecie w jakiś wygórowany wynik, te 50%, podnoszenie ataku przeciwnika o 50% to jest 600 punktów, a podnoszenie ataku przeciwnika o 100%, czyli dwa razy więcej, to jest tylko 620 punktów za to, że zrobiliście sobie dwa razy trudniej. Jest tylko 20 punktów więcej, więc ja sobie zaznaczam tę opcję, bo 600 punktów piechotą nie chodzi. To olewam, redukcja damage'a, tu możecie też zaznaczyć, ale nie musicie. 10% redukcji damage'a, ja sobie to odznaczam. Tutaj też jest dramat, za defensywę przeciwnika o 1000% podnoszenie tylko 100 punktów, więc to sobie olewam. Challenge to też zostawiam, bo to jest tylko 10 punktów za jedno i drugie. No i tutaj jest podobna sytuacja. Bardzo dużo punktów za pierwszą opcję, jeśli podnosicie HP przeciwnika, czyli punkty życia o 450%, jest aż 500 punktów, ale za 600% aż jest 520 punktów. Także reszta wygląda tak. To w zasadzie też warto zaznaczyć, ponieważ to jest też jakby nieistotne do końca. Jeśli zadacie przeciwnikowi mniej niż 100 tysięcy damage'a, to ten przeciwnik zredukuje sobie to do zera. Czyli jeśli zadacie mu 90, to nie zadacie mu 90, tylko on to zredukuje do zera. 100 punktów darmowych, oczywiście w tym przypadku mógłbym sobie nawet zaznaczyć to, ale to jest praktycznie nieistotne, więc sobie po prostu to zaznaczam, resztę zostawiam, ponieważ to sprawia, że przeciwnik blokuje wam możliwość przesuwania jakby miejscami waszych kart, co może być bardzo problematyczne, a tylko jest 50 punktów za to. Kij sobie nie odejmuję, ponieważ to też jest bardzo problematyczne i jest za to mało punktów. No i najważniejsze praktycznie 1200 punktów za to, że nie ma możliwości wzięcia support itemków, ale jeśli nie przekoksicie tego przeciwnika za bardzo, to nie będziecie potrzebować ani support itemków, ani support memories. Także lecę do formacji, praktycznie tutaj już jest wszystko ustalone. Zobaczymy, czy to się uda, bo tak jak mówię, ta drużynka to jest drużynka, którą będę grał dopiero pierwszy raz. Chciałem zrobić coś nowego na filmie. Ważna sprawa, bardzo ważna sprawa, w sumie zapomniałem o niej powiedzieć. Tutaj na mapie, jak widzicie, możecie zebrać różne rzeczy i akurat po lewej stronie, jak pójdziecie w lewą ścieżkę, to możecie zbierać ki. Gwarantuję wam, że to też się bardzo przyda, także starajcie się lądować właśnie na tych polach, ze względu na to, że ki oczywiście bardzo, bardzo się przydaje. Staram się też nie lądować na polach, w których zabieram sobie zdrowie, ze względu na to, że to może mi potem się odbić czkawką. Udaje mi się jeszcze tutaj wziąć ki. Ciekawe dla kogo? Ciekawe dla kogo? Dla Goku i Vegety. Oni akurat mają łatwość w zbieraniu ki, ze względu na to, że sobie tam dodają w pasywce przy zbieraniu bodajże tęczowych ki. No ale zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jak w ogóle się linkują te karty? Ponieważ nie miałem za bardzo wyboru, jak je połączyć. No wygląda na to, że chyba będę tutaj próbował utrzymać na pewno Goku i Vegetę w rotacji, ze względu na to, że oni są praktycznie moją najsilniejszą kartą, no nie licząc Piccolo, na pewno w tej rotacji najsilniejszą. Więc chciałbym wrzucić ją na pierwsze miejsce, ale ten Gotenks troszeczkę mi się nie podoba. Póki co zrobimy po prostu tak. Vegetę dam na pierwszego slota i ten w sumie gościu też ma dodatkowe boosty, jeśli weźmie zielone ki. Okej, to mi się może przydać ze względu na to, że on sobie na super ataku stakuje ataki def. To co prawda to nie jest jakiś długi event, więc pewnie sobie nie będzie miał dużo czasu na stakowanie, ale on z trzema kulami zebranymi dostaje dodatkowego boosta atak i def plus 100%, z trzema zielonymi ma szansę na wyprowadzenie kolejnego super ataku i z pięcioma na jeszcze kolejnego, więc zrobię tak, że tym gościom dam tylko jedną ki. Może to będzie ryzyko, ale chcę po prostu sprawdzić, jak sobie poradzi ten Gotenks, jeśli dam mu po prostu troszeczkę więcej ki. Jeszcze nie miałem okazji z niego korzystać, więc chciałbym po prostu zobaczyć, jak on sobie poradzi. Czy będzie wykręcał jakieś duże liczby, czy może szybko będzie sobie podnosił tę defensywę. Goku i Vegeta i tak będą zadawać damage, to jest dopiero pierwszy event. Poza tym tak naprawdę chciałbym po prostu zrobić tutaj mały eksperyment,
Okej, oni zadali 2 miliony damage'a, to jest co prawda tylko pierwszy stage Gokua tak naprawdę. Dopiero w drugim stage'u będzie kilku przeciwników. Tutaj zadał ponad 1 milion damage'a, wyprowadza kolejny atak i wyprowadził jeszcze kolejny atak i w sumie wyprowadził już w sumie 4 ataki, ale niestety tylko jeden super atak. On dopiero na super ataku podnosi sobie atak i def, więc fakt, że wyprowadził tam 3 dodatkowe normalne ataki, no jakoś mnie szczególnie nie satysfakcjonuje. No chętnie bym wyrzucił tego Gotenksa z rotacji, ponieważ on jest najsłabszą kartą. Mówiąc, wyrzucił go z rotacji, mam na myśli zostawienie go na trzecim slocie, na trzecim miejscu, ponieważ wtedy on później wróci jakby. Dwie pierwsze karty, które są w kolejności tutaj, pojawią się nie w kolejnej, czyli nie w trzeciej turze, tylko w czwartej turze. A Gotenks Super Saiyan 3, jeśli będzie na trzecim miejscu, to pojawi się nie w czwartej, tylko w piątej turze. Więc generalnie najsłabszą kartę chciałbym wyrzucić z rotacji, żeby pojawiała się jak najrzadziej. Tutaj myślę, że już nie będę kalkulował, po prostu dam temu gościowi, a w zasadzie tym gościom pełen pasek ki. Czy ten Goku ma coś takiego, że im więcej zabierze... Nie, on nie ma czegoś takiego, że im więcej kul zbierze, tym jest silniejszy, więc w sumie tutaj nie będę kombinował, dam mu troszeczkę tylko, żeby sobie odsłonić tutaj inne ki. No i Gotenksowi dam, nie mam w sumie za bardzo wyboru, dam mu, zrobię mu to w ten sposób, żeby jeszcze zgarnąć tę żółtą ki po lewej stronie, żeby ona mi tam pojedyncza nie zawadzała. Tutaj w ogóle jest przyjaciel Goku i Vegeta, on chyba też ma dwa duplikaty z tego, co pamiętam, więc generalnie powinien być podobnie się prezentować siłą do mojego Goku i Vegety, bo tutaj mam w drużynie dwa razy tę samą kartę. Jedną moją i drugą przyjaciela. Jestem też ciekaw, jakie liczby wykręci ten Goku, ze względu na to, że on też... Prawie 6 milionów, co prawda skrytem, ale to jest karta, której też nie używałem za bardzo po tym, jak dostała Eza. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać, ponieważ w sumie jest bardzo fajna sprawa. Mam w drużynie kartę, która bije AOE, czyli Area of Effect, czyli powiedzmy karta, która bije wszystkich jednocześnie. To jest ta karta, ona ma w superataku napisane, że zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom i to mi się akurat teraz przyda, ponieważ mam 4 przeciwników, więc jednym atakiem będę w stanie uderzyć ich wszystkich. Ale ta karta nie jest jakaś duża, w sensie nie jest jakaś silna. Nie będę chyba za bardzo ryzykował. Kurczę, nie chcę jej też za bardzo zostawiać w rotacji. Jak oni się tutaj linkują? No mam troszeczkę zagwozdkę, chociaż oni mają za sobą tylko jeden link. Saiyan Warrior Race. Atak plus 6,5%. Mam zagwozdkę, ponieważ chciałbym jednocześnie wyrzucić Vegetę z rotacji, ale on linkuje się tylko z Goku i Vegetą, nie linkuje się w ogóle z Piccolo, którego w sumie chciałbym też rzucić na drugi slot, ze względu na to, że tutaj przeciwnicy biją Piccolo, a Piccolo robi się coraz silniejszy, jeśli jest uderzany przez przeciwników. Myślę, że mimo wszystko i tak zrobię to w taki sposób, że po prostu dam Piccolo na drugiego slota. Ten Vegeta i tak z tego jednego linka i tak by jakoś szczególnie nie skorzystał. Postaram się tutaj najpierw zabić w pierwszej kolejności Zangię, żeby ona mi tego Vegety nie zabiła na ostatnim slocie. Mam nadzieję, że zdążę zabić ją, zanim ona zabije mojego Vegetę. Jestem bardzo ciekaw tego, jakie obrażenia wykręci ten Majin Vegeta. Wydaje mi się, że jeśli nie krytnie, to będzie tutaj bardzo, bardzo mało. Raczej pokładałbym swoje nadzieje właśnie albo w Goku i Vegecie. Gogecie tak naprawdę, oni zaraz będą się transformować w Gogetę, więc nie będę musiał już łamać języka, mówiąc Goku i Vegeta, a tutaj jest Vegeta, a tutaj jest Gotenks i tak dalej. No i oczywiście Piccolo, który teraz krzyczy Yamero! Bardzo mi się podoba ta karta, bardzo mi się podoba ta karta i to, że Piccolo dostał dużo sprawiedliwości i że ta karta jest tak potężna! Woo! Okej, Zangia mnie super atakowała, co mi się nie do końca podoba, aczkolwiek atakuje moją najsilniejszą kartę, więc tutaj Piccolo to bez problemu przytankuje. W sumie też dostałem 100 tysięcy damage'a, chwila, moment, 600 po 600 tysięcy. No i widzicie, zadał mu 0 damage'a, ponieważ nie przekroczył 100 tysięcy obrażeń. Dobra, teraz zagwozdka. Czy dać tego Goku na pierwsze miejsce? Czy dać Goku i Vegetę, którzy mają w sumie wbudowaną redukcję damage'a o 30%? Goku SSJ4 ma większe statystyki defa, plus on sobie jeszcze na super ataku podniesie tego defa, plus jest jeszcze szansa, że jeśli zostanie zaatakowany super atakiem, to kontruje, więc zrobimy malutkie YOLO, okej. Okay. Mógłbym w sumie dać Gotenksowi te zielone kule, ale chciałbym się troszeczkę uleczyć. Dam raczej te zielone kule karcie, którą mam na pierwszym slocie, czyli Goku SSJ4, ze względu na to, że im wyższa statystyka defensywy, tutaj ma Goku 212, tym więcej uleczę się, biorąc kule tego samego typu. Jeśli mam zieloną kartę i wezmę zielone kule, to się sporo uleczę. Zobaczcie, no powinno być tutaj... No nie uleczyłem się aż tak mocno, ale uleczyłem się na tyle mocno, żeby przetransformować Goku i Vegetę w Gogetę. Proszę Państwa, no chyba to jest dobry moment, żeby po prostu tutaj wrzucić jakąś piękną animację z tego powodu. Także, transformuję Gogetę ze względu na to, że on będzie miał scouter w swojej pasywce, czyli będę widział, w którym miejscu przeciwnik ma wyprowadzić super atak. I to będzie bardzo, bardzo przydatne ze względu na to, że jeśli by się okazało na przykład,
że w miejscu, w którym chciałbym wrzucić jakąś najsłabszą kartę, akurat się złoży tak, że Bojack będzie chciał mnie zaatakować super atakiem, no to jej tam nie wsadzę, bo będę wiedział, że po prostu ona umrze. O, i jest tutaj super atak wyprowadzany przez kogo? Przez Bido. Czyli będę musiał liczyć na to, że nie zostanie on przyjęty przeze mnie, tylko że Goku po prostu go skontruje. Ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, więc wykorzystam ten fakt i zaatakuję Bujina, który jest fioletowy. I normalnie zielone karty są słabsze przeciwko fioletowym, no ale skoro Gogeta bije wszystkich tak samo mocno po mordzie, szkoda po prostu z tego nie skorzystać. No i w przypadku Gotenksa tak naprawdę chyba nie mam zbyt wielkiego wyboru, dam mu w sumie te trzy kule, bo to już nie zrobi żadnej różnicy, ale uderzę nimi Bido. Jestem bardzo ciekaw, czy Goku będzie w stanie skontrować to, bo to jest oczywiście szansa na to jakoś tam, nie wiem, czy on ma wysoką szansę. Jeśli ma wysoką szansę, to jest 50%, jeśli ma średnią szansę, to jest 30% na skontrowanie. Zobaczmy, czy się uda. Nie udało się. No zajebiście, oczywiście tak to zazwyczaj działa. Kiedy karta może skontrować, to zazwyczaj nie kontruje. No bo jesteście kolejnymi jebanymi pechowcami. Ale tutaj Gogeta po prostu zaraz wyczyści po prostu wszystko. 4 miliona, boom! I jeszcze Gotenks. Mam nadzieję, że tutaj wyprowadzi jakiś dodatkowy atak. Niestety tego nie zrobił, ale dobra wiadomość jest taka, że raczej uda mi się skończyć tę walkę, znaczy ten etap walki w tej turze. I to oznacza, że znowu Gotenksa będę mógł wyrzucić z rotacji i on nie przyjmie żadnego ataku. Także, jak to wygląda? Jaki oni w ogóle mają warunek? 70... A, widzicie, oni muszą mieć 70% HP albo więcej, a obecnie mam... Raz, dwa... Ej, kurwa, znowu będę mógł zrobić ten sam numer, zobaczcie. Wezmę Piccolo zielone kule, przez to się trochę uleczę i dzięki temu Gogeta będzie mógł się stać Gogetą. Miałem dosłownie praktycznie 70%, ale chyba wychodziło jakieś 69%. No, miałem dosłownie pasek HP na granicy 70%, więc musiałem mieć no, 69% HP, więc aż sprawdzę potem liczbowo, jak to wyglądało, aż sobie to obliczę. Dobra, transformuję jeszcze raz Gogetę, tym razem animacji nie będzie, ponieważ już ją dzisiaj widzieliśmy. I w sumie zaatakuję tutaj Bujina. Tutaj już praktycznie to nie będzie żadnej różnicy robiło, jakie kule wezmę, ponieważ Piccolo i Gogeta poradzą sobie z dwójką pozostałych przeciwników. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego mówię dwójką, skoro jeszcze jest Bojack z pełnym HP. Bojack tutaj jest tylko dla picu, on tylko patrzy na kolegów, a tak naprawdę im w ogóle nie pomaga. Nie musicie pokonywać Bojacka tutaj, także jeśli będziecie w tym etapie walki, olejcie w ogóle Bojacka, bo to jest tylko jakby... Wiecie, on tutaj tylko stoi i patrzy. Nie atakuje was, wy też go nie musicie atakować. Ale teraz będziecie musieli go atakować, ponieważ jest to praktycznie wasz jedyny przeciwnik. Czy to jest koniec? Wydaje mi się, że to może być koniec, że to jest ostatni etap tej walki. I chyba zrobię tak, że znowu wrzucę Goku SSJ4 na pierwszego slota, ponieważ widzę, że na pierwszym slocie, jak tutaj widzicie, się świeci, Bojack będzie mnie atakował super atakiem. Nie wiem, czy Bojacka super atak jest unarmed, czyli jest jakby nieuzbrojony, jakby wiecie, że rękoma samymi atakuje, bo Gogeta ma coś takiego, że jak najpierw Gogeta zaatakuje przeciwnika swoim ultra super atakiem i potem ten przeciwnik będzie chciał w niego wyprowadzić atak gołymi rękoma, to odpali się animacja, jak Janemba go uderzył w czoło i nie zadał żadnych obrażeń. Tylko, że najpierw ja bym musiał zaatakować, a tutaj Bojack najpierw atakuje, więc po prostu zrobimy sobie tak, że ten Goku SSJ4 idzie na pierwszego slota. Tutaj dam Gogecie pełen pasek, ponieważ w sumie to nie ma żadnego problemu z tym. No i Majin Vegeta na ostatnim slocie. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjmie żadnych dużych obrażeń, chociaż... O! Kurwa, no znowu się nie udało skontrować! Co to ma być? Jaką on ma szansę? Zaraz sobie zobaczę, czy on ma 50% czy 30%. No bo jeśli ma 30%, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba po Eza mu to zmienili. 5 milionów, okej, przynajmniej zadał dużo damage'a jeszcze z krytem, ale... Teraz wchodzi The GOAT! That's why is The GOAT! The GOAT! The GOAT! 4 miliony, proszę bardzo. Wydaje mi się, że tutaj właśnie fajnie zagrać drużynką zieloną, ponieważ ostatni etap walki z Bojackiem jest niebieski. Więc jak już przetrwacie to te pierwsze... Chwila, moment. Aż zobaczę. Aż kurde zobaczę na Wikipedii. Bo teraz mam okazję włączyć tę animację, o której wam przed chwilą powiedziałem. Chociaż chyba mogę po prostu zrobić to na luzaku i odpalić Orange Piccolo. Teoretycznie mógłbym odpalić Orange Piccolo w tym momencie, ale wejdę sobie w tego Bojacka i czy to jest... Cosmic Binder, to jest jaki atak? To jest unarmed? Spróbujemy sobie zrobić to, wiecie? Chcę spróbować odpalić tę animację. Piccolo nie ucieknie, jakby co. Najpierw zaatakuję Bojacka ultra super atakiem, a potem być może uda mi się odpalić tę animację, która była w filmie z Janembą, jeśli dobrze myślę. Jeśli atak Bojacka
jest sklasyfikowany jako atak unarmed, czyli bez uzbrojenia, bez broni, prawda? Bo atak samymi pięściami. Zaraz zobaczymy. Najpierw trzeba zaatakować właśnie Soul Punisherem. Okej, okay. I teraz Bojack. O, jeszcze włączył się dodatkowy super atak. W sumie rzadko widzę ten atak, bo Gogecie bardzo łatwo załadować 18 ki, więc częściej się... Okej. Teraz zobaczymy, czy będzie... Jest! Boom! I Piccolo kończy tę jatkę! Nawet nie będę musiał dzisiaj robić drugiego podejścia, bo bardzo długo to trwało, także będzie KO screen, jak Piccolo się uśmiecha! Tak jest! A, to nie koniec. To nie koniec! To zajebiście! Bijemy dalej! Teraz będę miał przynajmniej okazję do użycia Orange Piccolo. Okej, i Goku ma... Teraz zobaczymy, jak on... Ja myślałem, że to jest koniec, ty. Ja myślałem, że to jest koniec. Nieważne, to nie ma żadnego problemu. Medium chance of evading and countering, czyli 30%. No dobrze, no to powiedzmy, że statystycznie prawie powinno się teraz udać. To ja tutaj daję tobie to, okej? Okay? Możemy się tak umówić. Gogecie w sumie znowu naładuje pełen pasek, a czemu by nie? Dobra, trudno, zrobimy tak. Jeszcze raz, masz trzecią szansę, Goku, żeby skontrować ten super atak. Bo jeśli się nie uda, to może być trudno! Kurwa! Nie! Może być teraz bardzo trudno, mogę przecież przerwać, mogę przegrać, mogę nie przetrwać. Ej, kurwa... A było tak pięknie! No gdybym przetrwał tę turę, gdybyś kurwa skontrował, to mógłbym odpalić Orange Piccolo i po prostu zakończyć to tu i teraz. Ale wierzycie mi, że się da, nie? Wierzycie mi. No sami widzieliście, że się da. No wiecie, że się da. Wiecie, że się da. Liczę na to, że pójdzie wam lepiej niż mi. Możecie zrobić to tą samą drużynką co ja, bo jak widzicie, da się, tylko że po prostu trzeba mieć troszeczkę szczęścia. No ale jeśli nie będziecie w stanie tego zrobić, to tak naprawdę najlepszą opcją jest zrobienie tego w taki sposób, jak ja wbiłem te 6000 punktów na samym początku. Czyli po prostu drużynką AGL, która jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna ze względu na to, że jest Paikuhan. W sumie nawet lepiej wziąć dwa Paikuhany, ponieważ Paikuhan działa w taki sposób, że jak weźmiecie 3 ki określonego typu, to boostujecie swoich sojuszników, plus on ma szansę na unikanie ataków, jeśli weźmiecie tęczową kulę, plus jeśli macie dwóch Paikuhanów w rotacji, na przykład wrzucicie pierwszego na pierwszy slot, drugiego na trzeci slot, to możecie zastakować ten support. Czyli jednym Paikuhanem zbieracie kulę, supportujecie resztę i drugim Paikuhanem zbieracie kulę i to się ze sobą stakuje, więc bardzo fajna sprawa. Tak naprawdę w tej drużynie, jeśli macie tę kartę, to też bardzo fajnie wykorzystać tego exchange'a i tego revive'a, bo ten Gohan tak naprawdę żyje tylko po to, żeby umrzeć. Ja nie żartuję, on tak naprawdę pokazuje się tylko po to, żeby umrzeć. Więc jak macie tego Gohana, wystawcie go w miejsce, gdzie będzie super atak przeciwnika, dostaniecie manto, on się wskrzesi i będzie potężny. Także ja w zasadzie to w ten sposób zrobiłem, nawet nie pamiętam, czy tam revive'a użyłem. Chyba nawet tak, chyba użyłem revive'a, bo akurat mi Gohan wleciał, także bez żadnego problemu powinniście to zrobić taką drużynką. Jeśli wam się nie uda, to spróbujcie inną, w zależności od tego, jakie macie karty, ale nawet jeśli wam się nie uda zrobić tych 6000, to po prostu tam poszperajcie w ustawieniach, poszperajcie troszeczkę w tych dostosowaniach trudności. Nagrody nie są jakieś, wiecie, takie, żebym od razu gacie ściągać i skakać z radości, także mam nadzieję, że wam się podobało. Mi to w sumie zależało na tym, żeby pokonać tego Bojacka tę zieloną drużynką. Byłem wręcz pewien, że ta walka kończy się na tym niebieskim stage'u, ale w sumie to trudno, liczy się content, prawda? Przynajmniej mieliśmy okazję porozmawiać. A, jeszcze mała sprawa, aktualizacja odnośnie poziomu mocy, bo tego dzisiaj nie robiłem, a zazwyczaj to robię. Nawet już nie zwracam uwagi na ten poziom mocy, po prostu leveluję sobie karty do 9 poziomu linków, a potem wrzucam na przykład takiego delikwenta do mojego taga klucze. Na przykład zobaczcie, jak to będzie świetnie wyglądać w przypadku tego Vegety. Tutaj co prawda dwa linki wleciały na 10, ale jest tak. Prodigies, Fierce Battle, Royal Lineage, Saiyan Pride, Prepared for Battle, wszystko na 9 link, wszystko na 9 poziomie. Tutaj tak samo, Warrior Gods, Godly Power. Więc jak wejdę tą kartą do eventu z kluczami, które mają 100% na zlevelowanie linka jeden poziom wyżej, same dziesiąteczki wlecą. Craigazm, jak to się mówiło kiedyś na Twitchu. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało, cieszę się, jeśli pomogłem, jeśli nie, to może napiszcie w komentarzu, jakie macie problemy, może ja wam pomogę, a może ktoś inny się odezwie, tak czy siak, życzę wam powodzenia w grze, miłego dnia, zostawcie lajka, zostawcie suba, dziękuję i tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.